Pamiętacie Ewę Sitarz z piątej edycji Sanatorium Miłości? Okazuje się, że przedsiębiorcza seniorka jakiś czas temu postanowiła odmienić swoje życie, w tym wygląd. Efekty jej metamorfozy są wprost oszałamiające. Poznajecie? Ewa Sitarz z Sanatorium Miłości teraz ma figurę modelki? Zobacz zdjęcia ODMIENIONEJ Ewy Sitarz. Ewa Sitarz, jedna z najatrakcyjniejszych pań z Sanatorium Miłości 5, od kilku miesięcy mieszka sobie w Hiszpanii. Przeniosła się tam nie tylko dla słońca i witaminy D, ważniejsza była ekonomiczna kalkulacja. Wynajem apartamentu w Hiszpanii kosztował ją taniej niż mieszkanie w Polsce, które musiała wynajmować na czas budowy domu. Ewa liczyć potrafi i zawsze podejmuje trafne decyzje, ale nie spodziewała się, że w Hiszpanii zyska. Figurę modelki. Jak do tego doszło? Ważyłam 70 kg, a teraz na wadze jest 62 przy wzroście 170 cm. Sama siebie nie poznaje w lustrze. Nie jest to zasługa ognistego romansu, choć była na to szansa. Moja metamorfoza ma kilka źródeł, mówi nam Ewa i puszcza wesoło oko. Po pierwsze, przed wylotem do Hiszpanii oczyściłam umysł i ciało w ośrodku Waldtur z dietą dr Dąbrowskiej. Nie ominęłam nawet czyszczenia jelita u słynnego doktora Borysa Boligara. Na miejscu zapisałam się na siłownię, ale szybko z niej zrezygnowałam, bo ważniejszy okazał się taniec, wyznaje nam Ewa. Okazuje się, że Ewa codziennie wieczorem umawiała się na tańce i trenowała bachatę, ten sam taniec, który lansuje teraz Anna Lewandowska. Po dwóch miesiącach jej uda bardzo wyszczuplały, a brzuch stał się idealnie płaski. Unikam cukru i mąki, tak jak zaleca dr Dąbrowska, ale wybieram produkty świeże, naturalne i nie w nadmiarze. Jem dwa posiłki dziennie, śniadanie o 12:00 złożone najczęściej ze świeżych owoców z jogurtem, około 14. Wypijam kawę naturalną, a ok. 17:00 obiad zamawiam obfity obiad z deserem. I nic więcej. Ważne jest też to, że nie piję alkoholu i nie palę papierosów, a wodę piję wtedy, kiedy mam na nią ochotę, wylicza nam Ewa. Odmieniona kurcjuszka nie wygląda na swoje lata i dosłownie zasypywana jest propozycjami spotkań od Polaków i obcokrajowców z Hiszpanii. Ewa wierzy w monogamię, prawdziwą miłość i związek, który buduje dwie osoby. Wciąż czeka na tego jedynego.